Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkie panie witam. Moje drogie, dlaczego drugi wykład o łasce? Zapowiedziałam to przed momentem, ale dodam do tego rzecz najważniejszą. Ja nie rozumiem łaski. Jeśli ktoś rozumie, to znaczy, że zdecydowanie więcej wie na temat Boga niż ja, bo ja nie rozumiem łaski. Potrafisz zrozumieć Bożą łaskę, którą okazuje Bóg zajadłemu grzesznikowi, który wiecznie Boga odrzuca? Potrafisz to zrozumieć? Człowiekowi, który wie o zbawieniu i to odrzuca? Ile jest takich ludzi wśród was? Setki. Setki. A jednak deszcz pada na jednego i na drugiego, na wierzącego i na niewierzącego. Słońce świeci dla jednego i dla drugiego. Ale jak będziemy o łasce za chwilę studiować wersety, to zobaczycie, że to nie do końca jest tak, że Bóg jednego i drugiego traktuje tak samo. Niestety nie. I ci, którym się wydaje, że dzisiaj mogą żyć bez Boga, niestety przekonają się w pewnym momencie o tragedii swojego życia. Moje kochane, nie jesteśmy tutaj na tym świecie po to, żeby dobrze sobie żyć. Bóg przygotował nas na wieczność. I ta wieczność, jak sama nazwa wskazuje, to jest nieokreślony, nieodgadniony czas. Te 70-80 lat, które żyjemy, to jest przystanek przed czymś, co Bóg przygotował przez Chrystusa. Co znaczą te 8 tysięcy lat od Abrahama, od Adama i Ewy? Co to znaczy w porównaniu z wiecznością? Jeżeli myślisz, że te twoje lata tutaj to są lata najważniejsze dla ciebie, to się pomyliłaś. Najważniejsze lata będą tam we wieczności. Bo jeśli Chrystus zamieszkał w twoim sercu, jeśli umarł za ciebie, a ty przyjęłaś zbawienie z łaski, to znajdziesz się w wieczności. Każdy? No właśnie. Chcę pokazać na samym początku dwie postacie. Dwie postacie, które na pewno są wam z czytania Biblii znane. Na pewno wiecie o tych postaciach wszystko. Kto czyta, to jest sam początek Pisma Świętego, Starego Testamentu. Te dwie postacie są zwykłe, bym powiedziała. Brat i brat. Właściwie niczym się nie wyróżniający. Następnie Adam zbliżył się do swojej żony Ewy, poczęła ona zatem i urodziła Kaina. Dała początek mężczyźnie, podobnie jak Pan powiedziała. Potem urodziła jeszcze jego brata Abla. Abel został pasterzem owiec, Kain zaś uprawiał rolę. Po pewnym czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów ziemi. Abel również złożył ofiarę z tłuszczu swych pierworodnych owiec. Pan odniósł się przychylnie do Abla i jego ofiary. Kaina zaś i jego ofiary nie przyjął. Kain rozgniewał się bardzo z tego powodu i posmutniał. Wówczas Pan zapytał Kaina: dlaczego jesteś zagniewany? I dlaczego tak posmutniałeś? Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Ponieważ jednak tak nie postępujesz, u progu czeka grzech. Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. Kain jednak zwrócił się do swego brata Abla: wyjdźmy razem w pole. A kiedy tam się znaleźli, Kain rzucił się na swego brata i zabił go. Wtedy Pan zapytał Kaina: gdzie jest Abel, twój brat? Na razie się nad tym, w tym miejscu zatrzymajmy. Dwóch braci, jak w każdej rodzinie. Ja mam dwóch synów, są dla siebie braćmi. Co ich różni? Na oko w tym momencie nic. Bóg prosił o złożenie ofiary, obaj składają ofiarę. Jeden jest pasterzem, w związku z tym zrobił ofiarę z trzody. Drugi jest rolnikiem i zrobił ofiarę z jabłek, z gruszek, ze zboża, z tego wszystkiego, co uhodował. Gdzie tu widzicie problem? Bo ja nie widzę.
To dlaczego jest tak niesprawiedliwa ta ocena Boga, który przyjął Abla, nie przyjął ofiary Kaina? Otóż, zaraz doczytamy do końca. Wtedy Pan zapytał Kaina, gdzie jest Abel, twój brat? Nie wiem, odpowiedział. Czy ja jestem stróżem mojego brata? Cóż ty zrobiłeś? Spytał Pan. Rozlana krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Odtąd będziesz wyklęty z tej ziemi, która rozwarła swe wnętrze, by przyjąć krew twojego brata, przelaną twoją ręką. Gdy będziesz tę ziemię uprawiał, nie użyczy ci już swoich bogactw. Będziesz teraz w niej tułaczem i wędrowcem. Wtedy Kain zwrócił się do Pana. Kara za moją winę jest zbyt wielka. Skoro wypędzasz mnie z tych pól i mam kryć się przed Tobą, być tułaczem i wędrowcem na ziemi, to teraz może zabić mnie każdy. I tu jest zawarta cała myśl tego 4 rozdziału 1 Mojżeszowej. Może zabić mnie każdy, kto odkryje, kim jestem. Historia Kaina jest twoim i moim przykładem. Tego, że możemy udawać przed innymi zupełnie innych ludzi, niż w rzeczywistości jesteśmy. Możemy udawać taką religijność, że możemy być 4 razy w tygodniu w kościele. Możemy raz w tygodniu przystępować do wieczerzy pańskiej. Możemy czytać Biblię, ale Bóg wie o tobie wszystko. Bóg zna twoje serce. Różnica między nimi polegała na tym, że nieważne dla Boga było to, jaka to jest ofiara. Bóg wiedział, jakie serce ma Kain i wiedział, jakie serce ma Abel. Ta historia jest o mnie i o tobie. Gdzie ja, jak przychodzę na zgromadzenie, to wiem, kto należy do Boga na podstawie tego, co do mnie mówi. Ale nie wiem tak do końca, kim jest, bo tylko Bóg zna serce. Całe zbory mogą być chrześcijan, tak zwanych w cudzysłowie, którzy nigdy nie odnowili swojego życia. Całe życie po nawróceniu rzekomo chodzą w starym życiu, postępują po staremu, nic się w nich nie zmieniło, bo przemieniająca krew Chrystusa nie dotknęła ich serca. Oni są szczęśliwi w tym starym życiu. Im się podoba to stare życie. I tak było z tym człowiekiem. Ten człowiek złożył ofiarę, bo mu Bóg powiedział: złóż ofiarę. Są ludzie, którzy uczestniczą w akcjach dobroczynnych. Są ludzie, którzy chodzą do kościoła. Są ludzie, którzy non-stop mówią, że są chrześcijanami. Ale bardzo może być niebezpiecznie, gdy Bóg będzie do nich mówił: słuchaj, kiedyś wydawało ci się, że przyjęłaś mnie do serca, ale ty żyjesz starym życiem. A Jezus przyszedł, słuchaj Jego głosu, przemieniaj się, bo jeżeli będziesz żyła starym życiem, nie znam cię. Jezus dał im przypowieść, że pukali, pukali, otwórz nam. Panny pukały, pukały, otwórz nam. A Jezus co mówił? Nie znam cię. Kto by lecz Pan mu odpowiedział, będzie inaczej. Kto by zabił Kaina, ściągnie na siebie 7-krotną pomstę. I umieścił Pan znak na Kainie, aby nie zabił go nikt, kto odkryje, kim jest. I tak Kain odszedł sprzed oblicza Pana. Ilu ludzi w jakimś momencie przyjęło Chrystusa do serca, a teraz można o nich powiedzieć: odeszła, odszedł od oblicza Pana. Żyje po staremu. I Chrystus byłby potrzebny tylko wtedy, kiedy byłby problem w domu. Przemierzał ziemię tułaczą na wschód od Edenu. To, o czym dzisiaj mówię, dotyczy nie tego, co robisz dla Boga. Zupełnie Boga to nie interesuje. Naprawdę możesz chodzić 1000 razy na to samo zebranie od 23 lat. Możesz się modlić, bo dla Boga ta twoja czy moja religijność, nie daj Boże, nic nie znaczy, bo to jest czcza pobożność. Co dla Boga znaczy? To, kim jesteś w Jezusie. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo za chwilę będzie werset o łasce
I jak będziemy czytać ten werset, znowu się przekonamy, że no niestety nie jest proste zaakceptować łaski danej nam nie tylko z powodu zbawienia, ale z powodu tego, co, o czym mówiłam na ostatnim wykładzie. Masz pracę, dziękuj Bogu, bo to łaska. Nie masz pracy, ale starasz się, to już dziękuj, bo jak dostaniesz, to łaska. Masz swoją emeryturę i możesz z tego wyżyć, to łaska. Był COVID, przeszłaś COVID, jesteś zdrowa, to łaska. Byłaś chora na co innego i jesteś zdrowa, to łaska. Nie przeszłaś COVID-u, dopiero łaska. Żadna rzecz nie odbywa się bez łaski Boga. Żadna. Popatrzmy sobie teraz na werset, który, może powiem pierwszy, Ewangelia Jana 1,16, bo Jezus okazuje nam łaskę za łaską. Czy potrafisz to zrozumieć? W liście do Jakuba są takie słowa. Będę czytała z nowego przekładu dynamicznego, bo on bardzo mi tak leży na sercu, ale jeszcze te kartki są tak delikatne, że muszę sobie zaznaczać. Mianowicie list Jakuba 4,6 powiada: pamiętajcie, że Boża łaskawość, o której Pismo wspomina w taki sposób: Bóg odwraca się od pysznych, lecz pokornych otacza swoją łaskawością, jest znacznie potężniejsza niż świat i wszystkie jego namiętności razem wzięte. Jest więc całkowicie wystarczająca do pokonania tego świata. Moje kochane, ludzie żyją na swoją modłę, udając chrześcijan. Widzę to na każdym kroku. Co drugi dzień spotykam się u siebie w pracy z ludźmi, którzy mówią, że są wierzący. Pojęcia nie mają, czym jest łaska. Ale tak na dobrą sprawę, gdy zastanawiam się nad tym wersetem, to kojarzy mi się on z tym, co mówił Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, na przykład w pierwszych rozdziałach, że deszcz pada nad jednym, czyli wierzącym, niewierzącym, a słońce świeci nad wierzącym i niewierzącym. Komentarz, łącznie z przypowieściami, gdzie jest ten sam werset, przypowieści 3:34, jest następujący. Zauważmy, że Bóg nie okazuje swojej łaskawości wszystkim, choć wielu tak myśli. Bóg jest dobry dla wszystkich, ale łaskę swoją okazuje tylko tym, którzy są pokorni. Właściwie, jakbyśmy chciały zakończyć historię Kaina i Abla, to ktoś by powiedział, gdzie on popełnił błąd? Gdzie Kain popełnił błąd? Nie popełnił żadnego błędu. Jego odezwanie się do Boga na zasadzie, cóż to ja jestem stróżem mojego brata, świadczyło o jego postawie wobec Boga. I my tacy jesteśmy. Nawet jeżeli nie mówimy Bogu dokładnie tak, jak on powiedział, to nasze zachowanie do drugich jest identyczne. Ale co ty myślisz, będę się ci tu usprawiedliwiać? Ile jest takich sytuacji, przez które ja muszę przechodzić i widzę, że w tym nie ma łaski? Ktoś nie przyjął ją, nie wie nawet, na czym polega łaska, ponieważ żyje tak, jak żył. Nic się nie zmieniło. Przyjęłaś Jezusa do serca? To czemu żyjesz po staremu? Masz zaufanie do Niego? To czemu dalej postępujesz tak, jak kiedyś? A czy zdajesz sobie sprawę, że skoro Go przyjęłaś, to w Ewangelii Jana 1,13 Jan mówi: Jezus dał prawo stać się dziećmi Bożymi, nam. Ale w 2 Koryntian Paweł Apostoł w 5,17 powiada, znany werset, który często cytuję: jesteśmy nowym stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Stało się w twoim życiu wszystko nowe? Czy jak żyłaś, tak żyjesz? Ale jesteś tu. Jeśli to jest tylko religijność, stanowczo za mało. Jeśli to jest serce związane z Bogiem, to przemyśl sobie ten wykład, bo ja jak go pisałam, to cały czas płakałam. Miałam wrażenie, że ja przez 30 lat głosiłam wykłady na temat różny, z wyjątkiem łaski. I dzisiaj dopiero pojęłam łaskę. Co robisz z okazaną ci łaską? Podam cechy łaski,
i spróbuj je przełożyć na swoje życie, czy masz którąkolwiek z tych cech. Bo jak nie, to stare życie będzie biło od ciebie, nieprzemienione i nigdy nie skorzystałaś z łaski. Łaska to szlachetność. Jezus był szlachetny. Łaska to wspaniałomyślność. Jesteś wspaniałomyślna. Kiedy do kogo ostatnio? Nie dla rodziny. Kiedy dla kogo ostatnio? Wdzięczność, szczodrość, to dobroduszność, to pokora, jak powiedziałam w pierwszym liście Jana i w liście do Jakuba i Jana też to jest. To sprawiedliwość. Umiesz oceniać sprawiedliwie różne sytuacje, które Bóg ci daje w pracy, w domu, jeśli chodzi o męża, o dzieci. Umiesz to sprawiedliwie oceniać, tak jak tu jest napisane? A gorliwość? Gdy patrzę na te cechy, to zastanawiam się, zdaję sobie sprawę, że może we mnie nie ma tych cech, nikt ich nie widzi i łaskę zatrzymałam dla siebie. Bo łaska przejawia się przez te cechy dla innych. Taką łaskę, taką możliwość chodzenia w takich cechach dał nam Chrystus, a my to mamy dawać innym. Ja wiem, że każdy z nas ma inną drogę z Bogiem i wiem, że życie to nie sprint, ale maraton, ale oświadczam wam, że nikt z was nie dojdzie do mety, czyli do wieczności, o której mówię, bez łaski. Prędzej czy później upadniesz, odejdziesz od Boga, albo przejdziesz na tą religijność, która ci daje taką satysfakcję. Byłam w kościele, załatwiłam temat, byłam... No. Łaska jest tym, co otacza cię każdego dnia. Łaska sprawia, że wytrwasz i pójdziesz naprzód. Z wiarą, bo On, Jezus, da ci wsparcie, pokona każdą trudność, każdy ból i każde cierpienie. Musimy jednak przyjąć do wiadomości, że Pismo mówi, mówiąc o łasce również w Hebrajczykach, że pojawią się cierpienia w naszym życiu. Że w pewnym momencie przyjdą sytuacje, które nam się nie będą podobały. I jest to to, o czym jest powiedziane w Hebrajczykach i wam to przeczytam. Dążcie do pokoju ze wszystkimi, do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Czyńcie to jednocześnie dbając, by nie rozplenił się wśród was ktoś, kto niczym chwast, mający serce skażone goryczą, nie tylko sam siebie pozbawia Bożej łaski, lecz rozrastają się niczym śmiercionośne przepnącze, swą żółcią zatruwa również umysły innych. Zatroszcie się także o to, by nie zagościł wśród was jakiś bezbożnik trwający w dogadzaniu sobie, rozpustą, swobodą seksualną, uzależnieniami, pornografią, który niczym jak Ezaw jest gotów za cenę satysfakcjonowania swych pożądliwości zrezygnować z przeznaczonych dla niego odwiecznych przywilejów. Dążcie do pokoju ze wszystkimi, do uświęcania, bez tego nikt nie ujrzy Pana. Tu jest wieczność. My tu przypadkiem żyjemy, tak, przypadkiem na zasadzie, że jeszcze, a może wcale nie. Prawda jest taka, że jeśli twoje życie nie będzie pełnym poddaniem się w uświęcenie, tu jest napisane, to nie jest moje zdanie, nikt nie ujrzy Pana. Nikt. Jeżeli jesteś naśladowcą Chrystusa, to musisz wiedzieć, że będą cierpienia i będzie dyscyplina, prędzej czy później. A dlaczego? Ano dlatego, bo jest powiedziane też w Hebrajczykach, że a czy wtedy, kiedy byliście dziećmi i doświadczaliście dyscypliny od swoich rodziców, było to przyjemne? No nie było. Nas trzymali w ogromnej dyscyplinie. Na pewno się buntowałam, na pewno miałam swoje zdanie. Jezus jest, Bóg jest naszym Ojcem na tej samej zasadzie. Jak widzi, że ktoś idzie w drugą stronę, to go natychmiast zdyscyplinuje. Wiecie, czym go zdyscyplinuje?
aroganckim sercem do Boga, pójściem starą drogą, z uzależnieniami, z przyjemnościami tego świata, z tym wszystkim, co świat daje. Już nie będzie odwrotu za bardzo. Ta skrucha będzie tak trudna i ciężka, jak w maratonie. Jesteś przy 40 kilometrze i masz jeszcze 2 kilometry, żeby dobiec do mety. Spurgeon powiedział: wszelką łaskę, jaką otrzymałem w czasach wygodnych i przyjemnych, mogę policzyć na palcach. Natomiast dobra, które otrzymałem w wyniku smutku, bólu i problemów, są nie do zliczenia. Najwięcej jednak łaski otrzymałem, gdy młot, kowadło i obcęgi mnie dopadały. Będąc w społecznościach, będąc w grupach, spotykamy różnych ludzi. Jedni są cisi, inni robią całe mnóstwo hałasu. Ja takie mam, panie. Jedne są przemądrzałe, wydaje mi się, że 3 wersety znają. Inni z kolei są przewrażliwieni na swoim punkcie, nic nie można powiedzieć. A nawet spotykamy ludzi wrednych. Ale to jest życie, w którym przyszło nam żyć. A jednak niezmiennie Chrystus jest ten sam i w takich samych okolicznościach On żył, aż w końcu skończył na krzyżu za mnie i za ciebie. Nikt, z wyjątkiem garstki uczniów, nie był dla Niego dobry i miły. Nikt. Potem dopiero, gdy wiedzieli, że chrześcijaństwo to jest to, za czym poszli. Ale ci, którzy należą do Chrystusa, a ich życie jest przepełnione Bożą miłością, mamy tolerować takich, którzy nie są nam przychylni. Tolerować, ale niekoniecznie się z nimi przyjaźnić. Ale kochać? Tak. Co znaczy kochać? Jak są w potrzebie, pomagać. Przyjaźnić się tylko z tymi, którzy dają ci dużo. Dużo swojego serca, dużo swojej przyjaźni. Tego wszystkiego, że się troszczą, że starają, że są wspaniałomyślni, że wybaczają, jak czasem wykład jest za ostry, wybaczają różne rzeczy, szlachetność Chrystusa, wspaniałomyślność. Szczodrość, ta jedna z cech, to jest właśnie to, o czym dzisiaj wam chcę powiedzieć. Otóż w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale wersety od 13 do 21 mówi Jezus w taki sposób. Nagle ktoś z tłumu przerwał Jezusowi, mówiąc: nauczycielu, poleć mojemu bratu, by podzielił się ze mną swoim dziedzictwem. Jezus zaś odparł mu tak. Do mnie przychodzą ludzie, którzy chcą dzielić się spadkiem. Jak za każdym razem, jak mam z tymi ludźmi do czynienia, to jak nic natychmiast ta przypowieść Pana Jezusa mi się pojawia przed oczyma. Ja ją zaraz sobie przetaczam przed oczyma i w sercu. Chcą dzielić spadkiem. Jedna pani przyszła i mówi: gdyby pani nam pomogła, bo my z siostrą po śmierci matki mamy do podziału ileś hektarów i dom, ale siostra na pewno mi nie da jednej drugiej, tylko na pewno będzie mi chciała dać 1/3, dlatego że ona z mamusią mieszkała i ona się mamusią opiekowała i teraz będzie chciała mi dać tą 1/3. Ja mówię: no, jeśli pani tak uważa, to proszę iść do domu. Bo jeśli pani wyłoży pewną teorię biblijną, pogląd Pana Jezusa na te sprawy, to może coś zechce pani dobrego zrobić. Oczywiście ta historia skończyła się dobrze. Obie panie w pewnym momencie do mnie dzwoniły, że są w restauracji na rynku w Cieszynie i razem jedzą obiad. Ale ile trzeba otwartego serca, żeby zrozumieć to, co tu jest powiedziane. Człowieku, mówi Jezus, przecież nie przyszedłem po to, by być waszym sędzią czy rozjemcą w sprawach doczesnych, można powiedzieć spadkowych. A zwracając się do pozostałych, tak to skomentował. Sami badajcie własne serca, to co mówię od początku tego wykładu. Nie pozwalajcie im poddawać się żądzy bogacenia się i chciwego dogadzania swojej zachłanności. Zrozumcie, że powodzenie materialne wcale nie jest znakiem kroczenia po drodze do prawdziwego i odwiecznego życia.
To życie bowiem nie zależy od ilości zgromadzonego majątku, choćby nawet był wielki. Podejrzewam, że ten gość, który przyszedł do Jezusa, w ogóle nie wiedział, o czym on mówi. Bo Jezus natychmiast mówi i aby lepiej mu to uzmysłowić, opowiedział przypowieść. Pewien zamożny człowiek był właścicielem pól, które niezwykle dobrze mu obrodziły. Zaczął więc planować zabezpieczenie swego majątku. Martwił się też, gdyż w jego magazynach zabrakło już miejsca na zgromadzenie niespodziewanie wielkiej obfitości zbiorów. Postanowił więc zburzyć dotychczasowe magazyny i pobudować nowe, znacznie większe, aby w nich zgromadzić cały plon i wszystkie posiadane skarby. Wtedy to powiedział sobie: jestem już ustawiony do końca życia. Tak się to skończyło? Mam zapasy na wszystkie lata, które jeszcze są przede mną. Teraz mogę odpocząć i dobrze się zabawić, jeść, pić i szaleć. Bóg zaś, patrząc na niego, tylko westchnął. Nowy Przekład Dynamiczny ma pięknie z XXI wieku takie porównania. Bóg, patrząc na niego, tylko westchnął. Głupcze, jeszcze tej nocy wydasz ostatnie tchnienie i nawet nie dowiesz się, komu przypadnie to, co zgromadziłeś. Tak właśnie dzieje się z każdym, podsumował Jezus. Kto ma na tej ziemi, gromadzi skarby dla siebie, nie czyniąc nic, by bogacić się u Boga. Wiecie, ta przypowieść, ta opowieść Pana Jezusa jest zadziwiająca, bo Pan Jezus w ogóle nie mówi o spadku. A o czym mówi? O chciwości, o bogaceniu się niepotrzebnym, o tym, że ten człowiek miał problem z pieniędzmi. W związku z tym pokazał mu taką przypowieść, w której on powinien być zadowolony, bo rzeczywiście tyle nabogacił się tego wszystkiego, co zgromadził i powinien coś z tego zrozumieć. Ja myślę, że nic nie zrozumiał. Jestem pewna nawet, ale Pan Jezus prześwietla twoje i moje serce odnośnie tej opowieści. Jak trzeba coś komuś wpłacić? No właśnie. Jak trzeba komuś coś dać? Jak trzeba kogoś gdzieś zawieźć, chociaż to wcale nie jest po drodze? Ten człowiek, jeszcze raz to podkreślę, nawet nie wiedział, po co Jezus mówi mu tą przypowieść. Ja to tak odebrałam. Ale Jezus wiedział, jeszcze raz to powtórzę, że ten człowiek miał problem z pieniędzmi i wcale nie chodziło o spadek. Jezus tak, jak i ciebie i mnie, prześwietla każdego dnia, bo on zna dokładnie, co w twoim i moim sercu, tak jego prześwietlił i dlatego tę przypowieść mu pokazał. Ten człowiek w tej opowieści jest przykładem tego, że on nie miał pojęcia, czym jest łaska. Ja tutaj sobie wypisałam takie moje sugestie, co on powinien zrobić. Bóg ma niepoliczalne dobra dla każdego z nas. Łaska to jest to, co daje każdemu z nas, jeśli jesteśmy z Nim połączeni taką więzią, która jest nierozerwalna. Co ten człowiek nie miał i jaki był jego problem? Jakie zastosowanie, bo ta przypowieść jest tu określona jako przypowieść o bogatym głupcu. Głupich ludzi na tym świecie miliony, miliony. Co on miał zrobić? Mógł podziękować Bogu za wszystko i być wdzięcznym za okazaną mu łaskę. I przyznać wobec swoich rodziny, bliskich, przyjaciół, powiedzieć: Bóg dał, dlatego że deszcz pada nad jednym i nad drugim, nad wierzącym i niewierzącym. A słońce świeciło tak, które oczywiście dał Bóg, a nie ja, że mogłem zebrać te plony. Mógł, jak Zacheusz, którego znacie, celnik, mógł powiedzieć: dzisiaj, Panie, 1/3 oddaję biednym. Mógł pomyśleć: po co mi budować nowe magazyny, skoro nie wiem, jak długo Bóg będzie trzymał mnie na tym świecie. Mógł, jako przezorny rolnik, wiedząc, że z deszczem i słońcem jest różnie, zbudować jeden magazyn
i mieć tyle, co do następnych zbiorów w zaufaniu do Boga znów otrzyma. Co powiecie na temat Józefa, który zbudował silosy i magazyny na 7 lat głodu? Czemu ta przypowieść jest też o bogatym, który coś budował? Przemyślcie sobie, niektóre z was powinny przemyślić to sobie, gdy będziemy się spotykać. Otóż zbiory, które macie w ogrodzie, to jest dzieło Boga, to nie twoje. Nawet jeżeli to podlejesz, nie wiem jak, ile tam dasz tego wszystkiego do tego, co masz, to nie twoje dzieło, to Boże dzieło. Ludzka pycha sprawia, że my Bogu nie oddajemy ani czci, ani wdzięczności za to, co mamy w tym ogrodzie, na koncie, w domu. Wszystko, co mamy. Ludzka pycha powoduje od ogrodu Eden, że jesteśmy ważni. Ludzka pycha powoduje, że wydaje nam się, że jesteśmy sprawiedliwsi niż wszyscy inni. Że jesteśmy hojniejsi niż wszyscy inni. I mądrzejsi niż wszyscy inni. I dopóki tak będziemy myśleć, Bóg nie jest w stanie nam okazać łaski, bo my jej nie przyjmiemy. Koniec tej historii jest smutny i taki przygnębiający dla mnie, bo wiem, ile ludzi bogatych jest wśród nas, naokoło. Do mnie przychodzą ludzie majętni. Przychodzą biedni, ale majętni też przychodzą. Jedni udają, że są bardzo biedni, choć wcale nie są, bo potem się okazuje, że nie. A jedni udają bogatych, ale niewiele mają. Więc ludzie udają przed drugimi rzeczy, które są zupełnie Bogu obojętne, bo On i tak wie dokładnie, co jest w twoim sercu. W liście drugim, liście do Koryntian 5:15 są takie słowa apostoła Pawła. Jezus przyszedł na świat, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli. No właśnie. Trudny bardzo wykład. Bardzo nad nim pracowałam, żeby on był odbiciem tego, co Bóg mi pokazał. Ale prawda jest też taka, że każdy z nas kocha kręcić się wokół własnego ja. I dopóki z tym nie zrobisz porządku, dopóki nie pójdziesz w służbę za Bogiem, dopóki nie będziesz hojna, wspaniałomyślna, wdzięczna i szczodra, nic Bóg z tobą nie zrobi, bo to są Jego cechy. Jeżeli się będzie wszystko wokół twojego ja kręcić, to prędzej czy później ta wieczność gdzieś się będzie oddalała. Pewien kaznodzieja powiedział tak: ponieważ jestem grzesznikiem, ja i ty, zbawionym przez łaskę, ale grzesznikiem, bo w każdym z nas mieszka grzech nadal. Widać to po namiętnościach, widać po żądzach, właśnie po zachłanności, po uzależnieniach. On mówi, ponieważ jestem grzesznikiem, w życiu chodzi głównie o mnie samego, a zatem unikam to, co trudne i niewygodne. Staram się żyć pełną piersią, ale tylko by z życia wziąć wszystko, co na lepsze wyłącznie dla siebie. Kończąc ten wykład, który prawdopodobnie będzie, ten kolejny będzie kolejnym wykładem o łasce, zacytuję wam słowa, które weźcie pod rozwagę, jeśli w ogóle je kiedyś słyszałyście albo znacie je. Filipian 3:20. Jesteśmy po narodzeniu na nowo obywatelami wieczności, czyli niebios. W liście do Efezjan 1:13. Jesteśmy opieczętowani przez Ducha Bożego. Efezjan 1:5. Przybranymi Bożymi dziećmi, które rozumieją, że wszelka łaska i duchowe błogosławieństwo od Boga wynika z Chrystusa. Czy jest większa ilość Bożych błogosławieństw niż w tych wersetach? Jeśli zrobiło to na tobie wrażenie, to po powrocie do domu spotkaj się z Jezusem, by On mógł działać w tobie. Amen.